Dzień dobry. Dzisiaj kolejne sprawy podnoszone czy omawiane w komentarzach pod filmami dotyczące tym razem nazewnictwa monet bulionowych, czyli takich, warto, których wartość jest wyłącznie wartością srebra. No i jeszcze kilka innych spraw, które są z tym tematem związane. Oczywiście są monety, które, które mają tam różne, różne, różnie się je nazywa, ale cały czas to jest grupa produktów menniczych, które mają wyłącznie wartość taką, jak srebro w nich zawarte. I to dowiodłem poprzednim razem, że rynek po wielu latach, na przykładzie właśnie rynku naj, najstarszego, najlepszego rynku numizmatycznego na świecie, rynku największego, i mocno powiązanego ze srebrem, dlatego że proszę pamiętać, że od czasów Roosevelta, od 1933 roku, Amerykanie nie mieli możliwości inwestować w złoto. Oni mogli inwestować wyłącznie w srebro. I dlatego ten rynek był taki duży. Niestety mówiłem Wam, że i to, i to rzeczywiście jest błąd. Zeszłym razem powiedziałem Wam, że monety przed 82 rokiem są traktowane jak monety kolekcjonerskie. Przepraszam, jak numizmaty, a nie jak zwykłe monety kolekcjonerskie. I to jest nieprawda. Pod spodem zamieszczę film bardzo dużego dilera monet. Ze Stanów Zjednoczonych. Człowiek, który nie dość, że prowadzi tego wideobloga, to jeszcze prowadzi forum, prowadzi taką stronę z poradami dla numizmatyków i kolekcjonerów. I on tam dokładnie wyjaśnia, jakie są ceny różnego rodzaju monet. I między innymi mówi takie zdanie, że srebro lata 60. i 70. to jest wyłącznie melt price. No melt price, czyli to jest cena skupu srebra na przetok. Czyli ta naj, najniższa możliwa cena skupu. Yy, Oglądnijcie sobie ten film, bo warto, warto zobaczyć, jak to jest tam, gdzie, gdzie tego srebra yy, jest na rynku zgromadzone najwięcej i gdzie ludzie całe swoje oszczędności, yy, może nie całe, ale dużą część swoich oszczędności lokowali w srebro. Kolejna sprawa to właśnie te nazwy, różne nazwy monet, czyli różne, różne nazwy monet bulionowych, czyli monet, które mają taką wartość, jak wartość, wartość srebra. Słuchajcie, przypomniałem się taka, taka sprawa z przeszłości kiedyś. No, właściwie byłem świadkiem, a może, a może tylko, no, właściwie byłem świadkiem tam kogoś z mojego otoczenia. Oszukano w taki sposób, że to było zaraz na początku lat 90, kiedy robił się wolny rynek. No i on tam założył sobie jakąś hurtownię i znalazł do tej hurtowni jakiegoś dostawcy, który w super cenach sprowadzał mu różne rzeczy. No i on tak kupował, od niego te rzeczy kupował, no ale on później zaczął, a to tutaj mam ofertę na kawę, no to zapłać mi tam ileś, ileś 10, 13 tysięcy, tutaj, tutaj mam ofertę na pomarańcze, to zapłać tyle. Tu tyle, no i w końcu tam znajomi mówią, no ale ty mu już dajesz kilkaset tysięcy złotych, nie masz cały czas towaru. No a ten, a ten człowiek oszukany, znaczy wtedy jeszcze nie wiedział, że jest, oszuk, że, że jest oszukiwany, że jest oszukiwany, mówił, no nie, nie, no przecież dałem tu na tyle na kawę, a tyle na pomarańcze, no ale razem wydał 200 tysięcy złotych. Dał oszustowi. To samo jest tutaj, wydaje mi się, tak, tak mi się to kojarzy, że po prostu robienie sztucznych, sztucznych podziałów w obrębie walorów inwestycyjnych, które mają wyłącznie wartość srebra, jest po to, żeby, żeby ludziom się wydawało, że tu inwestują w monety pre, z premium, tu monety super premium, tutaj monety tylko bulionowe no to, to, to trochę mniej. A tak naprawdę kupujemy towar, który zasadniczo na rynku ma cenę 75% niższą niż wynosi cena skupu w tych sklepach, które organizują tą loterię, czy piramidę finansową, czy w ogóle nie wiem, jak to, jak to poprawnie nazwać, jak to zakwalifikować. Mianowicie, to też w wyniku tych Waszych komentarzy uzmysłowiłem sobie, że nie jest tak, jak ja myślałem wcześniej. Ja myślałem wcześniej, że te monety stracą dopiero swoją wartość, jak zgaśnie światło. W sensie znowu wybuchnie jakaś pandemia, będzie jakiś taki poważny kryzys, może Rosja znowu napadnie na Polskę i wtedy nikt nie będzie chciał zapłacić żadnej premii, tylko będzie płacone za srebro. A okazuje się, że nie, jak się, jak się nad tym zastanowię, to okazuje się, że. Jak zgaśnie światło, znaczy, że jak wyjdzie ostatni pracownik z firmy, która to skupuje po tak wysokich cenach. Czyli właściwie po godzinie 20 i do samego rana, jeżeli będziecie nagle potrzebowali sprzedać taką monetę z jakichkolwiek powodów życiowych, to możecie jedynie iść do Lombardu, który będzie czynny 24 godziny na dobę i tam zapłacą 30 zł. To samo będzie w weekend. Czyli nie potrzeba wielkiego kataklizmu, wystarczy tylko wasze jakieś, jakieś zawirowanie życiowe, które sprawi, że będziecie nagle potrzebowali dużo pieniędzy i będziecie potrzebowali uwolnić oszczędności. Żeby musieć pogodzić się z na, ze stratą na poziomie przekraczającym 75% ceny skupu tych monet, za które można by to sprzedać następnego dnia rano lub w poniedziałek po weekendzie. Więc musicie to mieć, mieć na uwadze, jeżeli chcecie inwestować czy oszczędzać w tego rodzaju walory. No, i myślę, że to, że to jest większość, większość rzeczy, o której chciałem powiedzieć. Aha, tam było oczywiście jeszcze pytanie, dlaczego to jest to minus 30%, no, Na filmie, który, który prezentuję wam poniżej, to jest wyjaśnione. Po prostu takie są zasady na amerykańskim rynku. Tak samo działa to, mniej więcej tak samo działa to na rynku. Na polskim rynku numizmatycznym przy sprzedaży za, za gotówkę. Jedynie właśnie pewna grupa przedsiębiorców organizuje taką. Ja nie wiem, jak to nazwać, może to jest loteria, może loteria, w której zamiast kupować losy papierowe, to kupuje się monety srebrne, i, i, i potem można coś zarobić, a, a można stracić. Nie wiem, trudno, trudno mi to klasyfikować. Natomiast te fakty, które, które mogę wam przedstawić i wyczytać z katalogu, który właściwie każdy z was może sobie kupić i może przeczytać i sprawdzić, to co mówię jest, jest prawdziwe. Każdy z was może sobie nawet kupić nowy katalog i, i sprawdzić, jak to wygląda po kolejnych 10 latach. Czy ci ludzie czekając kolejne 10 lat byli w stanie zarobić, czy nadal, czy nadal stracili. No dobra, skoro nagadałem się na, na temat... Tego tych komentarzy i komentowałem komentarze, które, które zostawiliście pod moimi filmami. To teraz powiem wam jeszcze na tym o tym. Ponieważ wymyśliłem sobie jeszcze jeden sposób, w jaki można przeanalizować ten, ten katalog, który pokazywałem wam poprzednio. Już wam mówię o co chodzi. Wymyśliłem sobie takie, takie sprawdzenie, taki test, że zsumuję wszystkie. Ceny emisyjne z całej strony, czyli to są roczniki od 78 do 1997, zsumuje ceny emisyjne i następnie zsumuje ceny katalogowe tych wyrobów menniczych. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj akurat wśród tych walorów jest kilka takich, które stały się numizmatami. Co prawda nie, raczej nie za sprawą monet srebrnych, tylko za sprawą monet obiegowych, nie obiegowych, to cały czas były monety prów, ale, ale monet kolekcjonerskich, które zostały wykonane z błędami menniczymi, na przykład jednocentówka albo, albo dziesięciocentówka. I no szczerze mówiąc jestem zaskoczony tym, co tym co mi wyszło i już się tutaj złami tym dzielę. Mianowicie cena wszystkich tych walorów przez te wszystkie lata to było 1397 dolarów, z czego 129 dolarów przypadało na te walory, które stały się później numizmatami. No i teraz maksymalny znaczy zysk ze wszystkich, zysk ze wszystkich tych monet, czyli numizmaty plus, plus monety bulionowe, wyniósł łącznie przy, przy inaczej. Przychód ze sprzedaży wszystkich tych monet wyniósł 14 538 dolarów. Z czego 1228 dolarów przypadało na sprzedaż monet, które nie były numizmatami. I jak sobie policzyłem, oznacza to, że strata na zakupie tych monet, które nie stały się numizmatami, wyniosła 25 dolarów. Nie powiecie mi, że na tym można zarobić. Po prostu nikt tego nie zakrzyczy. To są twarde dane i każdy może opowiadać różne dziwne rzeczy, że na polskim rynku jest inaczej, i tak dalej. Bla, bla, bla. Rzeczywiście ktoś buduje piramidę finansową, ktoś inwestuje w marketing, wmawia ludziom różne rzeczy. Jak ktoś powie, sprawdzam za 40 lat, tak jak, tak jak ja tutaj powiedziałem, sprawdzam po, po 40 latach, przynajmniej tak, więcej. Po 45, od 78 roku okazuje się, że niestety prawda jest naga i naleprawdziwa. No Czyli, jedynie inwestując w numizmaty, można cokolwiek na tym zarobić. Szczególnie, jeżeli kupi się taki numizmat bezwiednie, to znaczy kupujemy jakiś zestaw menniczy, w nim jest moneta, która później za jakiś czas zostanie odkryta przez numizmatyków i oni stwierdzą, że to jest moneta z błędem menniczym i wycenią ją w sposób... Znaczy wycenią ją tak jak numizmat, czyli, czyli będzie wartość całkowicie oderwana od wartości fundamentalnej kruszcu, którego, z którego wytworzona jest ta moneta. Tutaj chciałem jeszcze pokazać wam jedną rzecz, którą znalazłem w katalogu, już tym razem w innym miejscu czyli w rozdziale monety upamiętniające różne wydarzenia jest taka, jest taka bardzo, bardzo ciekawy akapit. On dotyczy monet, które zostały wydane jako pamiątkowe monety, zestawy monet pamiątkowych na upamiętniające Olimpiadę w Atlancie. To były zestawy monet z 1995, to były monety w tym zestawie są z 1995 i 1996 roku. I tak, tutaj zostały wydane zestawy, które miały dwie monety, cztery monety, sześć monet, 16 monet, osiem monet i trzydzieści dwie monety. I chciałem wam zwrócić uwagę na, na dwa zestawy. Jeden zestaw zawierał cztery monety, z czego... Jedna była złota. I jeden, i, i, i tak, te, te zestawy wychodziły w dwóch wariantach. W jednym wariancie były tam monety kolekcjonerskie, czyli monety, monety prów. Ten zestaw w 2013 roku miał cenę katalogową 700 dolarów. Natomiast zestaw tych samych monet, tylko niewykonanych jako kolekcjonerskie, tylko to były monety obiegowe, ale w Stanach Menniczych. Jego cena katalogowa w roku 2013 wynosiła 1225 dolarów. Oznacza to, że różnica pomiędzy numizmatem, czyli metodą, czyli monetą nieobiegową, obiego, ale w stanie zachowania menniczym, a monetą kolekcjonerską wynosiła, wynosiła ile tu jest, 525 dolarów. Pomimo, że w chwili emisji oba te zestawy kosztowały dokładnie tyle samo. Ja nie, mam, nie wiem jaka jest cena, jaka była cena emisyjna, dlatego, że tu nie ma takiej informacji, ale jedno jest pewne, że te zestawy, jeżeli zawierają takie same monety, to kosztują tyle samo. Tak samo było z monetami. W, to w ogóle był taki niesamowity zestaw, bo to był zestaw 16 monet w pudełku drewnianym wykonanym z drewna wiśniowego. I to było 16 monet, z czego 4 były monetami złotymi, pozostałe to były monety srebrne, i też były dwie odmiany, jedna była z monetami kolekcjonerskimi, z monetami prów, i jedna była z monetami. Nieobiegowymi, znaczy obiegowymi tylko w, stanach, tylko w stanach menniczych. I ten zestaw z monetami prów kosztował w roku 2013 3400 dolarów. Natomiast zestaw z monetami obiegowymi kosztował 9400 dolarów, czyli jest 6000 dolarów różnicy pomiędzy numizmatyką a zbieractwem. No, zastanawiam się, co teraz na to powiedzą malkontenci. Oczywiście zapraszam do, do komentowania. Sprawa wydaje mi się być ciekawa, bo wygląda na to, że w Polsce organizowana jest piramida finansowa, która właśnie nazywa się Monety Burianowe z premią. I no, napiszcie, co Wy o tym myślicie? Jak, jak Wy to oceniacie, właśnie w kontekście tych faktów, które można wyczytać, historycznych faktów, które można wyczytać z katalogu monet, zresztą chyba najpopularniejszego na świecie i najbardziej znanego na świecie, a z tym, co mówią do was marketingowcy, którzy przedstawiają monety srebrne jako wehikuł do, do przenoszenia wartości w czasie.